Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Asia Humka i jestem koordynatorką w programie One Planet for All Razem dla Klimatu, realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Spotykamy się tutaj dzięki funduszom Komisji Europejskiej i dzisiaj spotykamy się, głównie młodzież spotyka się z dr Aleksandrą Kardaś, która opowie o zmianie klimatu. Jeszcze takich technicznych rzeczy. Jest z nami tutaj też moja koleżanka z CEO Dominika, która będzie również pomagać mi w ogarnianiu czata i różnych technicznych spraw. I tak, poprosiłabym wszystkie osoby, aby wszystkie pytania, które są do pani doktor Kardaś, zapisywać na czacie. Ja sobie będę zapisywać i na koniec będzie sesja 10-15 minut na odpowiedzi na te pytania. Nie, za chwilę będziemy widzieć również prezentację, którą pani Kardaś przygotowała, pani doktor Kardaś przygotowała, więc chwileczkę i za chwilę zaczniemy, bo chyba państwo widzą tylko mnie na razie jako osobą mówiącą. O, już teraz widzimy prezentację i chciałabym jeszcze też poprosić wszystkie osoby, abyśmy nie wdawali się w zbytnie, ja nie mam możliwości widzenia nikogo, osoby, które są na się udzielają, znaczy biorą udział w webinarze, są tylko na czacie. Nie widzimy nikogo, więc nie nagrywamy nikogo. Natomiast tak, chciałabym wrócić do tego, żebyśmy na czacie nie wdawali się w zbytnie dyskusje, żebyśmy skorzystali z tego webinarium jak najlepiej, słuchali dr Kardaś, która na pewno ma bardzo wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia i żebyśmy sobie mogli też zadawać pytania, na które odpowiemy właśnie na koniec, więc będę wdzięczna, gdyby ten czat pozostał tylko do pytań, a nie do zbędnych dyskusji. A tymczasem oddam już głos dr Kardaś i zobaczymy się pod koniec. Dziękuję. Bardzo dziękuję za przywitanie i bardzo się cieszę, że mogę się z Wami dzisiaj spotkać i powiedzieć Wam trochę na temat zmiany klimatu, tego skąd ona się wzięła, jak to się stało, że udało nam się zmienić klimat całej planety, no i co to dla nas przede wszystkim oznacza. O tym, co to dla nas oznacza, troszeczkę już sami mogliście się przekonać, bo wiem, że zajmowaliście się tym, jak przejawiają się zmiany w Polsce, jakie zachodzą, co się u nas zmienia, co można zaobserwować ciekawego. Ale dzisiaj troszeczkę na temat przyczyn między innymi tego zjawiska. Więc przede wszystkim, od czego zależy średnia temperatura powierzchni Ziemi? To nie jest takie oczywiste na pierwszy rzut oka, chyba że się jest fizykiem, bo jak się jest fizykiem, to wtedy wiadomo, że wszystko zależy od tego, jaki jest bilans energii. Bilans energii, czyli takie podsumowanie, ile energii jakieś ciało dostaje, a ile energii wydaje, z jakiej ilości energii się pozbywa. W przypadku Ziemi źródłem energii dla wszystkich zjawisk, które zachodzą na jej powierzchni, jest Słońce. Tutaj jest narysowane oczywiście kompletnie nie w skali. Słońce jest bardzo daleko od Ziemi i ten obrazek jest bardzo umowny i przede wszystkim Słońce jest większe, więc pamiętajcie, że to jest tylko bardzo umowny rysunek. Więc Słońce wysyła do Ziemi energię i jest to energia w postaci promieniowania elektromagnetycznego. To jest takie trudne sformułowanie, które można przetłumaczyć na po prostu proste słowo światło. Słońce wysyła nam energię w postaci światła. Na pewno teraz wiele osób dobrze sobie z tego zdaje sprawę, bo dużo mówi się o pozyskiwaniu energii ze światła słonecznego. Tak, mamy baterie słoneczne na przykład, które właśnie wychwytują światło słoneczne i przetwarzają je na energię taką, której możemy używać. A Ziemia również wychwytuje promieniowanie słoneczne, zużywa je do tego, żeby się podgrzewać, żeby utrzymywać sobie stałą temperaturę. Ale właśnie, żeby temperatura Ziemi była stała, to ona nie może tylko odbierać promieniowania słonecznego i pochłaniać je w nieskończoność. Bo gdyby tak było, to na Ziemi gromadziłoby się coraz więcej i więcej energii i Ziemia robiłaby się coraz gorętsza i gorętsza. Ziemia musi jednocześnie części energii się pozbywać. Jak to się dzieje? Dokąd Ziemia może energię wysłać? Ziemia może wysłać energię w kosmos i podobnie jak Słońce posługuje się w tym celu promieniowaniem elektromagnetycznym. Tylko że Ziemia jest dużo chłodniejsza od Słońca.
i dlatego nie emituje promieniowania widzialnego, czyli światła takiego, które my widzimy naszymi oczami, tylko promieniuje takie bardziej subtelne światło, niewidzialne dla naszych oczu, to jest promieniowanie podczerwone. Ciała o różnej temperaturze ogólnie emitują fale o różnych długościach, czyli światło o różnym kolorze inaczej. Być może spotkaliście się z takimi określeniami jak żelazo rozgrzane do czerwoności albo do białości. Właśnie jeżeli ono jest tylko rozgrzane jeszcze o niezbyt wysokiej temperatury, to nie widzimy jak świeci. Świeci w podczerwieni, a kiedy się staje gorętsze, to widzimy, że zaczyna świecieć na czerwono, a kiedy staje się bardzo, bardzo gorące, to emituje bardzo dużo fal o różnych długościach i wtedy widzimy światło białe. Więc im gorętsze ciało, znaczy wraz z temperaturą ciała zmienia się kolor fal, którymi może promieniować, zmienia się długość tych fal i w związku z tym Słońce i Ziemia promieniują w różny sposób. To za każdym razem jest promieniowanie elektromagnetyczne, fale, ale w przypadku Słońca to jest przede wszystkim promieniowanie widzialne, a w przypadku Ziemi to jest przede wszystkim podczerwień. No i dopóki mamy taką sytuację, że Ziemia wypromieniowuje w kosmos tyle samo energii, ile otrzymuje od Słońca, to temperatura powierzchni Ziemi może się utrzymywać na stałym poziomie. A jeżeli coś zmieni tę sytuację, spowoduje, że Ziemia na przykład zacznie zatrzymywać część energii na swojej powierzchni albo w swojej atmosferze, to wtedy temperatura Ziemi zacznie rosnąć. Tak samo jak, nie wiem, dolejemy sobie wody do garnka i będziemy podgrzewać tę wodę, cały czas będziemy dostarczać energii, będziemy trzymać ją w garnek, w okrywkę na garnku, będziemy zapobiegać ucieczce energii do otoczenia, to będzie się gromadziła energia w tym garnku i będzie się podgrzewała woda. I to samo dzieje się na Ziemi. Jeżeli Ziemia nie wypromieniuje w kosmos tyle takiej samej ilości energii, jaką otrzyma od Słońca. No ale gdyby było tak, że Ziemia po prostu otrzymuje od Słońca jakąś porcję energii, pochłania ją, tutaj jest to takie, zaglądamy teraz do wnętrza atmosfery i widzicie taki przekrój, widzimy promieniowanie słoneczne zasygnalizowane żółtą strzałką, gdyby cała ta energia przechodziła sobie przez atmosferę, trafiała do Ziemi, Ziemia by ją pochłaniała, emitowałaby promieniowanie długofalowe, podczerwone i po prostu ono uciekałoby bezpośrednio w kosmos, to okazuje się, że średnia temperatura powierzchni Ziemi byłaby tak o 30-30 kilka stopni niższa niż jest dzisiaj. A dlaczego tak się nie dzieje? Dlaczego temperatura jest u nas średnio rzecz biorąc na Ziemi plus kilkanaście stopni zamiast minus kilkanaście stopni? Zawdzięczamy to naszej atmosferze, a przede wszystkim zgromadzonym w atmosferze gazom cieplarnianym. Narysujmy sobie te gazy cieplarniane na naszym uproszczonym bardzo obrazku w ten sposób, że zastąpimy je wszystkie taką jedną warstwą, jedną szybą. Tak się czasami nazywa taki obrazek, że to jest model jednej szyby. Wszystkie gazy cieplarniane w atmosferze zastępujemy jedną szybą. Oczywiście w rzeczywistości gazy cieplarniane wypełniają atmosferę na różnych piętrach. Ale tutaj, żeby było prościej narysować i przyczepić do czegoś strzałki, wygodniej jest użyć właśnie takiej pojedynczej warstwy. Więc wszystkie gazy cieplarniane zastępujemy warstwą i ona pochłania promieniowanie ziemskie i emituje również promieniowanie podczerwone, podobne jak promieniowanie ziemskie o podobnych długościach fali. Czemu tak się dzieje? Dlaczego te gazy przepuszczają promieniowanie słoneczne, pochłaniają promieniowanie ziemskie? To właśnie jest taka specyficzna cecha kilku gazów czy kilkunastu, które występują w naszej atmosferze. To jest przede wszystkim para wodna, dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu i różne takie trochę egzotyczne gazy, które człowiek wynalazł, takie jak freony i inne takie gazy techniczne używane do różnych celów, które mają tę cechę właśnie, że przepuszczają promieniowanie słoneczne, zatrzymują promieniowanie podczerwone. Te promieniowania mają różne długości fali, dlatego cząsteczki tych gazów traktują je różnie. Po prostu promieniowanie słoneczne ich jakby nie rusza, natomiast promieniowanie ziemskie ma inną długość fali, taką, z którą one mogą oddziaływać, mają taką, niesie takie poziomy energii, które właśnie te cząsteczki gazów mogą pochłaniać i zużywać ją na to, żeby w różny sposób się poruszać, na przykład boksować sobie swoimi atomami na boki albo obracać się w jakiś specyficzny sposób. Więc
to, że mamy część gazów, które w specyficzny sposób oddziałują z promieniowaniem ziemskim, wynika z tego, jak są zbudowane ich cząsteczki chemiczne po prostu, ile mają atomów, jak te atomy się względem siebie ruszają. I one są dopasowane właśnie do tego, żeby pochłaniać promieniowanie podczerwone i ich obecności w atmosferze. Zawdzięczamy to, że na Ziemi część energii, zamiast uciekać wprost w kosmos, zostaje pochłonięta przez atmosferę. No i jak gazy cieplarniane w atmosferze się rozgrzewają, no to one również promieniują, tak samo jak przedtem Ziemia promieniowała, mogą promieniować w górę, mogą promieniować w dół. Więc żeby był zachowany bilans energii, czyli żeby w kosmos uciekało tyle samo energii, ile dostajemy od Słońca, to musi być tak, że ta ciemnoczerwona strzałka musi być tak samo gruba jak ta żółta, tak? Tutaj upuszczałam w tym szonym rysunku. Te dwie strzałki muszą być tak samo grube. Ale żeby atmosfera była na tyle ciepła, żeby emitować w kosmos tyle energii, ile Ziemia dostaje od Słońca, no to Ziemia, powierzchnia Ziemi musi ją odpowiednio rozgrzać. Czyli tutaj z Ziemi musi płynąć dużo więcej energii. A to oznacza, że Ziemia musi mieć wyższą temperaturę, bo jeżeli Ziemia ma porządnie rozgrzać atmosferę, to sama Ziemia musi być porządnie ciepła. Czyli jeżeli mamy dodatkową taką warstwę izolacji i chcemy, żeby ta izolacja była cieplutka i emitowała w kosmos bardzo dużo energii, tyle energii, ile dostajemy od Słońca, to Ziemia, która ją ogrzewa, również musi być odpowiednio ciepła. Cieplejsza, niż gdyby tej izolacji nie było. A teraz wyobraźmy sobie, co będzie, gdybyśmy tych gazów cieplarnianych dodali do atmosfery trochę więcej. Bo może słyszeliście, myślę, że słyszeliście, że obecnie w związku z tym, co robimy, jak działamy na Ziemi, tych gazów w atmosferze właśnie przybywa. Przede wszystkim przybywa dwutlenku węgla, ale też metanu, tlenku azotu. Więc wyobraźmy sobie, że gazów przybywa. Możemy to zasygnalizować na naszym uproszczonym bardzo obrazku, po prostu dodając drugą warstwę, taką podobną. To będzie kolejna warstwa gazów cieplarnianych, kolejna szyba w naszym bardzo prostym modelu. Co się teraz dzieje? No, ta szyba również pochłania promieniowanie podczerwone, promieniowanie długofalowe, takie jak jest emitowane przez tam niższą warstwę gazów cieplarnianych, przez powierzchnię Ziemi. I ona również emituje promieniowanie w górę, promieniowanie w dół. No i co teraz musi się wydarzyć? Znowu, jeżeli chcemy, żeby temperatura Ziemi była stała przy tej zwiększonej ilości gazów cieplarnianych, to znowu musi być tak, że do Słońca przypływa nam tyle samo energii, ile później wypuszczamy w kosmos. No ale w takim razie ta warstwa gazów cieplarnianych, ta tutaj na wierzchu, musi być odpowiednio ciepła, żeby ona dała radę tyle energii wyemitować w kosmos. Im ciało cieplejsze, tym więcej energii emituje. Takie jest taka jest w uproszczeniu zasada. Więc musimy bardzo rozgrzać tą górną warstwę gazów cieplarnianych. Ale to oznacza, że ta niższa warstwa gazów cieplarnianych też musi być odpowiednio rozgrzana. A w takim razie również powierzchnia Ziemi musi być odpowiednio gorąca. Jeżeli ona ma rozgrzać pierwszą warstwę gazów cieplarnianych, drugą warstwę gazów cieplarnianych, tak żeby aż gdzieś na końcu atmosfery emitowane było w kosmos wystarczająco dużo energii, tyle samo, ile dostajemy od Słońca, tak? Żeby rozgrzać dwie warstwy izolacyjne, Ziemia musi być jeszcze cieplejsza. I na tym polega najpierw efekt cieplarniany, a później jego nasilanie. Jeżeli dodajemy do atmosfery gazów cieplarnianych, to znaczy, że powierzchnia Ziemi musi się robić coraz cieplejsza, tak żeby dała radę rozgrzewać tą atmosferę pełną izolacji, pełną gazów, które pochłaniają promieniowanie podczerwone, do tego stopnia, żeby ona się tak nagrzała, żeby mogła ona wyemitować w kosmos tyle samo energii, ile dostajemy od Słońca. I ten obrazek, który Wam pokazałam, pamiętajcie, to jest ważne, jest bardzo uproszczony. W rzeczywistości gazy cieplarniane znajdują się w całej atmosferze i jak my dodajemy dwutlenku węgla do atmosfery, to dodajemy go na różnych poziomach i przybywa go wszędzie mniej więcej tyle samo. Natomiast jak się na pewno przyglądaliście wielokrotnie, czasami jest łatwo coś sprowadzić do takiego bardzo uproszczonego obrazka. Więc to, co trzeba pamiętać z tej części, to to, że gazy cieplarniane, czyli para wodna, dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu i inne, przepuszczają promieniowanie słoneczne do powierzchni Ziemi, pozwalają Ziemi zbierać energię,
ale następnie pochłaniają promieniowanie ziemskie, promieniowanie, które różni się od promieniowania słonecznego długością fali. To jest promieniowanie podczerwone i ono jest przez atmosferę pochłaniane. Dzięki temu atmosfera się ogrzewa i może ogrzewać Ziemię, może promieniować w kosmos również energię i doprowadzać do zrównoważonego bilansu, czyli bilansu, który wychodzi na zero. W ten sposób kształtuje się stała temperatura powierzchni Ziemi, jeżeli ilość gazów cieplarnianych w atmosferze jest stała. A jeżeli gazów cieplarnianych w atmosferze przybywa, to znaczy, że w atmosferze robi się coraz więcej tego, co pochłania promieniowanie i w związku z tym średnia temperatura powierzchni Ziemi musi wzrosnąć. I to wynika z praw fizyki, o których albo się już uczyliście, jeżeli jesteście w starszych klasach, albo się będziecie uczyć, jeżeli jesteście nieco młodsi. Teraz przejdziemy od tej fizycznej zasady, która decyduje o tym, jaka jest temperatura powierzchni Ziemi, do tego, co się teraz na naszej planecie dzieje. Jak już wspomniałam, obecnie w naszej atmosferze przybywa gazów cieplarnianych i jest to związane z naszą działalnością niestety. Jaka to działalność? No więc przede wszystkim takim najważniejszym gazem, którego my do atmosfery dodajemy, jest dwutlenek węgla. To jest gaz, który powstaje zawsze wtedy, kiedy coś spalamy, kiedy spalamy drewno, węgiel, ropę, gaz. Ci, którzy mają chemię albo mieli chemię, być może już widzieli takie reakcje, w których węgiel łączy się z tlenem. Na tym polega właśnie spalanie. Jeżeli spalamy paliwa kopalne, ropę, węgiel, gaz, albo jakieś inne materiały, jak drewno, śmieci, biomasę, to wtedy zawsze dochodzi do tego, że węgiel łączy się z tlenem, czyli powstaje dwutlenek węgla. Nie uciekniemy od tego. A my obecnie bardzo dużo rzeczy spalamy, ponieważ spalanie różnych paliw to jest podstawowy sposób, w który produkujemy energię, w który produkujemy ciepło i bardzo powszechnie jest wykorzystywany. I dlatego niestety emitujemy bardzo dużo dwutlenku węgla do atmosfery. Inny sposób emisji dwutlenku węgla do atmosfery, o którym się czasami zapomina, to jest zmiana użytkowania terenu. To jest takie hasło, które ogólnie brzmi trochę może dziwnie, co to znaczy zmiana użytkowania terenu, ale jak je rozbierzemy na czynniki pierwsze, to okazuje się, że właśnie jest bardzo proste. Jeżeli zmieniamy to, co się na jakimś terenie dzieje, czyli na przykład jeżeli był tam las, a my ten las wytniemy i posadzimy kukurydzę, albo jeśli były tam krzaki, a my te krzaki wykarczujemy i posadzimy las. Takie wszystkie zachowania to jest właśnie zmiana użytkowania terenu. Tutaj jest obrazek, zdjęcie, które właśnie przedstawia taki proces zmiany użytkowania terenu. Chciałam Wam je pokazać, dlatego że czasami wydaje się, jak mówimy o na przykład wylesianiu, że to się ogranicza do tego, że my wycinamy drzewa i na przykład zbudujemy z drzew dom i to jest koniec. Ale w rzeczywistości, kiedy my na przykład wycinamy las, to jest nie tylko zniszczenie tych drzew, które tam rosną, też przy okazji jeździ tam jakiś sprzęt, niszczy się inne piętra roślinności, czyli dużo więcej roślin, które pochłaniały przedtem dwutlenek węgla, ale też później się jeździ jakimiś buldożerami, na przykład przekopuje się tą ziemię, na której ten las rósł i wszystkie te etapy oznaczają emisję dwutlenku węgla, utlenianie się po prostu materii organicznej, która składała się na te rośliny, która była uwięziona w glebie. Więc to wszystko jest też emisja dwutlenku węgla. I jakby następnym takim ważnym dosyć gazem cieplarnianym, który również emitujemy w dużych ilościach, jest metan. Metan z kolei powstaje również, kiedy rozkłada się jakaś materia organiczna, kiedy pracują nad nią bakterie. To się dzieje na przykład w przypadku hodowli zwierząt w ich układach trawiennych, ale też kiedy niezbyt mądrze obchodzimy się z nawozem zwierzęcym i pozwalamy, żeby on po prostu sobie gdzieś był przechowywany, także pracują nad nim bakterie, metan się uwalnia i jest ulatniany do atmosfery, zamiast jakoś go wykorzystać i ograniczyć ten proces. Ale oczywiście jest więcej procesów, które prowadzą do emisji metanu. Na przykład kiedy wydobywamy węgiel,
Być może słyszeliście, że czasami dochodzi do wybuchów metanu w kopalniach, dlatego że metan jest uwięziony też w złożach i powolutku wydobywa się i ucieka, kiedy my wydobywamy paliwa kopalne. No albo kiedy na przykład pompujemy gaz ziemny przez rury, to zawsze troszeczkę takiego gazu gdzieś po drodze ucieka i to również daje nam emisję metanu. Więc są różne źródła emisji metanu. Tutaj jest jeszcze jeden obrazek taki symbolizujący rolnictwo, ponieważ dosyć ważnym gazem cieplarnianym jest też podtlenek azotu. Formalnie teraz powinniśmy mówić o nim tlenek azotu 1, ale nazwa podtlenek azotu jest jedną z takich popularnych nazw, które łatwo zapamiętać, więc dlatego często jej używamy wciąż zamiast tej formalnie poprawnej dzisiaj tlenek azotu 1. I to jest gaz, którego całkiem dosyć dużo produkuje się również właśnie w związku z rolnictwem. On jest emitowany, kiedy produkujemy i używamy nawozów sztucznych na przykład. Więc to jest takie źródło kolejnego gazu. Mogliście zauważyć, że kiedy mówię tutaj o gazach cieplarnianych emitowanych w związku z działalnością człowieka, to pominęłam parę wodną, a już kilka razy powiedziałam, że para wodna jest takim ważnym gazem cieplarnianym, najważniejszym nawet. Pominęłam ją dlatego, że ilość pary wodnej w atmosferze jest wynikiem tego, jaką temperaturę ma ta atmosfera. Więc nie da się zwiększyć ilości pary wodnej w atmosferze tak po prostu pompując wodę do atmosfery, bo wtedy ta woda, kiedy zrobi się jej za dużo, po prostu się skropli, powstaną chmury, deszcz, ta woda wypadnie. Więc sposób na to, żeby zwiększyć ilość pary wodnej w atmosferze, to jest podgrzać tę atmosferę. Więc kiedy my dodajemy do atmosfery dwutlenek węgla, dodajemy metan, dodajemy dwutlenek azotu, dodajemy freony i podnosimy temperaturę atmosfery dzięki nasileniu efektu cieplarnianego, to wtedy też w tej atmosferze zacznie przybywać wody i to się też obserwuje, zacznie przybywać pary wodnej. Ale nie robimy tego bezpośrednio. To jest efekt emisji dwutlenku węgla, efekt emisji metanu, efekt emisji podtlenku azotu. No i tak działając ambitnie już właściwie od początków rolnictwa, bo widzicie, że jednym ze źródeł emisji gazów cieplarnianych jest na przykład karczowanie lasów pod pola uprawne, ale tak naprawdę wzmagając swoją działalność w dobie rewolucji przemysłowej, kiedy to zaczęliśmy na dużą skalę wreszcie spalać najpierw drewno, później paliwa kopalne, dlatego że wynaleźliśmy najpierw maszynę parową, później różne sposoby produkowania energii elektrycznej itd., itd. Zaczęliśmy bardzo dużo tych paliw kopalnych zużywać, też pojazdy, na przykład najpierw na węgiel, potem na benzynę, ropę, więc bardzo dużo teraz spalamy paliw kopalnych, czyli węgla, ropy, gazu. I w ten sposób od czasu rewolucji przemysłowej, czyli tak od połowy XVIII wieku, zwiększyliśmy już koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze o połowę mniej więcej. A metanu właśnie wprowadziliśmy jeszcze jakby więcej, znaczy metanu jest ogólnie w atmosferze mniej niż dwutlenku węgla, ale za to różnica, jaką zrobiliśmy, jest naprawdę spora, bo akurat spowodowaliśmy, że metanu jest teraz 2,5 raza więcej niż przed rewolucją przemysłową, czyli zanim zaczęliśmy tak aktywnie rozwijać nasz przemysł i naszą energetykę. Więc już naprawdę całkiem istotnie zmieniliśmy skład atmosfery i w związku z tym doprowadziliśmy do tego, że zmienił nam się również klimat, bo nasilił się efekt cieplarniany i w związku z tym temperatura Ziemi zaczęła rosnąć. To już obserwowane jest od początków, od pierwszej połowy XX wieku. Więc zmiana składu atmosfery, którą już spowodowaliśmy, jest naprawdę poważna. Ale można się tak zastanawiać troszkę, jak to możliwe, bo w sumie no, nam się wydaje, że tak dużo spalamy paliw kopalnych, ale w sumie na przykład oceany, lasy czy wulkany też emitują dwutlenek węgla. Więc jak to się dzieje, że te nasze emisje, które są w porównaniu z naturalnymi nieduże, doprowadziły jednak do takiej poważnej zmiany składu atmosfery? To wynika z tego, że
wszystkie procesy naturalne, które wprowadzają dwutlenek węgla do atmosfery, mają jakieś swoje odpowiedniki, które ten dwutlenek węgla z atmosfery wyciągają. Na przykład, jeżeli spalimy drzewa, albo kiedy my oddychamy i wyemitujemy dwutlenek węgla z naszych organizmów do atmosfery, to jednocześnie w innym miejscu na Ziemi rośliny wychwytują dwutlenek węgla z atmosfery. I okazuje się, że jak policzymy to sobie na przestrzeni wielu lat, to rośliny wychwytują z atmosfery mniej więcej tyle samo dwutlenku węgla, ile później jest zużywane na przykład, ile później jest emitowane na przykład w wypadku pożarów albo w wypadku tego, że rośliny i zwierzęta oddychają. No bo węgiel w naszych organizmach też pochodzi przecież stąd, że zjedliśmy jakiś pokarm, który był albo zwierzęciem, albo rośliną, i tam gdzieś na końcu zawsze jest ta roślina, która wychwyciła dwutlenek węgla z atmosfery. Więc mamy tutaj taki cykl zamknięty. Dwutlenek węgla wydobywa się z wulkanów, ale jednocześnie zachodzi proces wietrzenia chemicznego skał. To jest coś, o czym można się nauczyć na geografii. Dwutlenek węgla łączy się z wodą i wymywa skały. W tym procesie dwutlenek węgla jest związany. To jest bardzo długi cykl, to jest bardzo powolny proces, ale okazuje się, że te właśnie procesy wietrzenia chemicznego skał równoważą emisję dwutlenku węgla z wulkanów, bo właśnie emisje dwutlenku węgla z wulkanów pochodzą z roztopionych skał, czyli najpierw te skały powstają tam gdzieś, a później mamy emisję. Więc to jest proces zrównoważony. Dwutlenek węgla uwalnia się też z oceanów, ale jednocześnie dwutlenek węgla jest w oceanach rozpuszczany. No i wszystkie te procesy są, tak jak powiedziałam, mają jakieś swoje odpowiedniki, są zrównoważone mniej więcej tak, żeby utrzymywały stałe mniej więcej samą koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze. Natomiast kiedy my się zabieramy do dzieła, wyciągamy spod ziemi nagle dużą ilość węgla kamiennego albo węgla brunatnego, albo ropy naftowej, albo gazu i w takim przyspieszonym tempie spalamy je, czyli łączymy węgiel z tlenem, wprowadzamy do atmosfery ten dwutlenek węgla, to procesy naturalne, fotosynteza, rozpuszczanie dwutlenku węgla w oceanie czy wietrzenie skał, one nie nadążają za tym, co my robimy. My nie dokładamy tutaj żadnej takiej cegiełki, w której my byśmy wyciągali dwutlenek węgla z atmosfery. I w rzeczywistości jest tak, że no, rośliny pochłoną część tego, co my wyemitujemy, 20 parę procent. Oceany też 20 parę procent pochłoną, ale mniej więcej połowa dwutlenku węgla, którą co roku emitujemy do atmosfery, tam zostaje. I tak się gromadzi, jak jakieś niezrobione nigdy lekcje, odkładane zawsze na dzień następny. Codziennie nam się wydaje, że to ostatnie ćwiczenie zrobimy już jutro, ale następnego dnia mamy następną pracę domową i znowu go nie robimy, jeszcze nam drugie zostaje, już mamy dwa ćwiczenia do zrobienia odłożone na następny dzień i tak możemy zbierać tych zadań i zbierać. I tak samo dzieje się tutaj z dwutlenkiem węgla. Tego dwutlenku węgla się robi w atmosferze coraz więcej i więcej, bo my go nie wyciągamy, a rośliny i ocean też nie nadążają, żeby to robić. Chciałam Wam pokazać animację, która pokazuje taką historię tego, jak my emitowaliśmy dwutlenek węgla do atmosfery, która nam też powie coś o troszeczkę na temat historii rewolucji przemysłowej i rewolucji świata, znaczy rozwoju świata. Zobaczcie, to jest mapa świata i ona jest takimi ciemnymi konturami tylko zaznaczona. Zaczynamy właśnie gdzieś w okolicach rewolucji przemysłowej, w połowie XVIII wieku. I tutaj różnymi kolorami będą zaznaczane emisje dwutlenku węgla, jak one rosną w różnych regionach świata. I zobaczcie, one pojawiają się najpierw przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, tam gdzie się na początku dokonywał ten rozwój, gdzie rozpoczynano wydobycie i masowe zużycie węgla. To była taka kolebka rewolucji przemysłowej. I w miarę jak czas upływa, tutaj jest czas pod hasłem year, mamy już wiek XIX i zaczyna się rewolucja przemysłowa przemieszczać także do Europy. Pojawiają się emisje tutaj w Niemczech, we Francji, też na terenie dzisiejszej Polski. A później włączają nam się Stany Zjednoczone. Zobaczcie, jaki tutaj rozwój przemysłu, a wraz z nim rozwój emisji.
Może zastopuje w połowie XX wieku. O, zobaczcie, to są kraje, których mamy taką od razu kolejność, w których krajach najszybciej rozwijał się przemysł i stawał się on najbardziej emisyjny, czyli związany z emisjami największych ilości gazów cieplarnianych. Tak? To była najpierw Europa, później zaświeciła nam się tutaj Ameryka Północna, przede wszystkim Stany Zjednoczone, a później też w Japonii taki rozwój, ale to jest tutaj mały, niewielki kraj, tak? Ale też warto zauważyć, że on się tutaj włączył. I taka była sytuacja jeszcze w połowie XX wieku, a tutaj całe takie regiony pozostają nieuprzemysłowione, tak? Nie ma tutaj dużych emisji, dlatego że tutaj nie ma dużo przemysłu, nie produkuje się jeszcze tutaj energii elektrycznej z wykorzystaniem paliw kopalnych. I teraz zobaczmy, co się dzieje w drugiej połowie XX wieku. W drugiej połowie XX wieku sytuacja nie zmienia się drastycznie w Europie czy Stanach Zjednoczonych, natomiast do gry, jak widzicie, wkroczyły tutaj kraje dopiero azjatyckie, tak? W Chinach dopiero pod koniec XX wieku nastąpił taki, cofnę troszeczkę, nastąpił rozwój tak silny, który wiązał się z dużymi emisjami gazów cieplarnianych i w Indiach. Więc te kraje wkroczyły do gry dużo, dużo później. Przez większość naszego okresu przemysłowego od połowy XIX wieku jednak tutaj emisje to były przede wszystkim związane z działalnością, która miała miejsce w Europie, w Stanach Zjednoczonych, później też w Japonii i dopiero na koniec te kraje tutaj dołączyły. A jak widzicie również dzisiaj jest sporo krajów, w których te emisje wciąż pozostają w sumie nieduże w porównaniu z tymi innymi. To, co dalej Wam chciałam pokazać, to taki atlas emisji, który możecie również sami sobie pooglądać w internecie na stronie Global Carbon Atlas. To jest bardzo fajne narzędzie, które pozwala nam sprawdzać to, ile dwutlenku węgla jest emitowane w różnych krajach. Tutaj jest, co prawda, ogranicza się do tego dwutlenku węgla emitowanego ze spalania paliw kopalnych. Nie mamy tutaj za bardzo informacji o wylesianiu i innych takich procesach, ale już samo spalanie paliw kopalnych jest bardzo wartościowe, bo to ono odpowiada jednak za większość emisji gazów cieplarnianych. Ta mapa, którą teraz widzicie, pokazuje nam właśnie emisję ze spalania paliw kopalnych w różnych krajach i rozmiar kropek odpowiada temu, ile w takim kraju się emituje. No i jakby nie dziwi nas, że w Stanach Zjednoczonych te emisje są bardzo duże, mamy dużą kropkę, bo widzieliśmy przed chwilą na animacji, że to jest jedno z miejsc, gdzie rewolucja przemysłowa bardzo wcześnie się zaczęła i tutaj były bardzo duże emisje i do dzisiaj są bardzo duże. W Europie mamy dużo kropek, więc one się tutaj, prawda, rozdzielają się pomiędzy różne kraje. Jakbyśmy je zlali w jedną, to mielibyśmy jedną dużą kropkę. I tutaj mamy też rzeczywiście duże emisje, widzimy zachodzące w Chinach, czyli w Indiach, w tych krajach, które dopiero niedawno zaczęły tak silnie się rozwijać i emitować bardzo dużo dwutlenku węgla. Więc jak spojrzymy na taki obraz świata, w którym patrzymy tylko na to, jakby tak, ile w sumie jakiś kraj emituje dwutlenku węgla, no to w czołówce mamy zdecydowanie Chiny, Stany Zjednoczone, Europę, jak ją policzymy jako całość, jako taką federację, Indie. Ale wiecie, że jakby to, ile dwutlenku węgla jest emitowane w jakimś kraju, jest przecież związane na przykład z tym, jakie jest tam zapotrzebowanie na energię, albo ile produktów trzeba wyprodukować, tak, żeby ludzi wyżywić, ile tam osób korzysta z prądu, ile osób się przemieszcza. Więc logiczne jest, że jak w kraju jest dużo, dużo ludzi, to że oni mogą zużywać więcej energii w sumie, potrzebować więcej paliw i tak dalej, i w związku z tym emitować dwutlenku węgla tylko dlatego, że jest ich więcej, a nie dlatego, że ich jakiś sposób życia jest specjalnie nieekologiczny. Więc spójrzmy teraz na tą samą mapę, tylko zmieńmy sobie to, w jaki sposób są podane, jakie tutaj jest wielkość wyświetlona. Dotąd były po prostu całkowite emisje z kraju, a teraz
zróbmy to sobie w przeliczeniu na osobę. Czyli uwzględniamy to teraz, że w niektórych krajach jest po prostu więcej ludzi. I zobaczcie, że i dzielimy sobie całkowite emisje przez liczbę ludności. Zobaczcie, że teraz obraz jest zdecydowanie inny. Okazuje się, że w tych Chinach, które były miały taką wielką kropkę, kiedy patrzyliśmy na je jako na, po prostu na to, ile one emitują w sumie, nagle się okazuje, że emisje w Chinach to jest mniej więcej 7 ton dwutlenku węgla na osobę rocznie. A znajdźmy sobie Polskę. W Polsce to jest 8,5 tony dwutlenku węgla na osobę rocznie, czyli trochę więcej nawet, tak? I nagle się okazuje, że oczywiście Chiny są bardzo dużym emiterem, mają bardzo duże emisje, jeśli policzymy cały kraj, ale no to nie jest zupełnie tak, że to dlatego, że w Chinach żyje się w jakiś sposób gorszy, bardziej zanieczyszczający klimat niż u nas, czy jest częściowo dlatego, że tam jest po prostu dużo więcej ludzi. I tak samo możemy spojrzeć na inne kraje. I znowu spójrzcie też, że mamy tutaj całkiem sporo krajów, przede wszystkim w Afryce, ale też w Azji i w Ameryce Południowej, w których te emisje na osobę są zdecydowanie mniejsze. To są pojedyncze tony na dwutlenku węgla na osobę, albo nawet jakieś tutaj ułamki tony dwutlenku węgla na osobę rocznie, w porównaniu z tym, ile emituje się na przykład w Kanadzie, 15 ton na osobę rocznie, czy w Stanach Zjednoczonych 16, albo w takich krajach, które mają własne źródła ropy naftowej lub innych paliw. To są zwykle kraje, które mają duże emisje, na przykład spójrzcie Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Brunei. No, zachęcam Was w każdym razie, żebyście sami sobie zajrzeli do tego atlasu. Na pewno będzie można na czacie linka wkleić globalcarbonatlas.org i tam atlas emisji. I zachęcam Was, żebyście sobie sami popatrzyli, jak to wygląda. Można tu też wyświetlić, jeszcze jedna jest ciekawa rzecz, to jest transfer, tylko tu chyba musimy cofnąć się o troszeczkę, bo dla tego roku nie ma danych chyba dobrych jeszcze. O, można sprawdzić, jaka część emisji w danym kraju jest związana z tym, że ten kraj wyprodukował coś, jakąś rzecz, a później tę rzecz wysłał do innego kraju, bo tam była potrzebna, tak? Czyli jakby można zastanowić się, kto tak naprawdę może odpowiadać za emisje, kiedy no, jakieś produkty są produkowane na inne rynki. Wróćmy teraz do mojej prezentacji. Jak już tak sobie popowiadaliśmy trochę o tym, skąd się wzięły nasze emisje gazów cieplarnianych i o tym, że nie jest tak prosto stwierdzić, że na przykład ten, kto najwięcej emituje, w największym stopniu odpowiada za współczesne globalne ocieplenie, dlatego że dwutlenek węgla zbiera się w atmosferze od czasów rewolucji przemysłowej, a historycznie rzecz biorąc kraje, które są najwyżej uprzemysłowione, najdłużej też pracują na tym zwiększaniem ilości dwutlenku węgla w atmosferze i że mamy właśnie te różne zagadnienia związane z tym, gdzie się coś produkuje, a gdzie się coś zużywa oraz z tym, jaka jest gdzieś liczba ludności. No to teraz wróćmy może troszeczkę do takich ogólniejszych spraw i konsekwencji zmiany klimatu. Najczęściej, kiedy mówimy o tym, że zmienia nam się klimat, to mówimy przede wszystkim o tym, że rośnie nam średnia temperatura powierzchni Ziemi. Ale no, czy ktoś widział tą średnią temperaturę? To jest taka trochę abstrakcyjna z punktu widzenia zwykłego człowieka wielkość. My zwykle obserwujemy, co się dzieje z dnia na dzień, prawda? Jakie są temperatury dzisiaj, jakie były wczoraj. Ewentualnie możemy pamiętać, czy tak średnio rzecz biorąc było nam latem ciepło na przykład, a to sprawdzamy w ten sposób, że patrzymy, jakie były temperatury w ciągu dnia. To jest to, w jaki sposób my odbieramy klimat. No więc kiedy rośnie średnia temperatura powierzchni Ziemi, to przekłada się to na liczbę ciepłych dni, jakie występują. Takich dni, które byśmy uznali, że to był ciepły dzień, cieplejszy niż średnia. Możemy sobie wyobrazić może taką sytuację, że codziennie rano, jak patrzymy
wyciągamy sobie może taki kapelusz, w którym mamy tyle samo losów, które mówią nam, że dzisiejszy dzień będzie chłodniejszy niż średnia, będzie taki jakiś jak średnia wieloletnia albo cieplejszy niż średnia. Tak? I codziennie możemy z takiego kapelusza wyciągnąć los i stwierdzić, o, dzisiaj będzie dzień chłodniejszy, dzisiaj będzie dzień cieplejszy. To, co powoduje zmiana klimatu, to jest takie zmiana tego, ile jest losów w tym kapeluszu. Jeżeli w punkcie wyjścia mamy po tyle samo losów, które mówią, że będzie chłodno, normalnie albo ciepło, to prawdopodobieństwo, że dzień będzie chłodny, normalny albo ciepły, no jest mniej więcej takie samo, tak, w każdym przypadku. Natomiast zmiana klimatu powoduje to, że wyciągamy z naszego pogodowego kapelusza część dni chłodnych, wyciągamy część dni normalnych, za to dorzucamy tych ciepłych. Czyli teraz, jak mamy takie zafałszowane losowanie, niesprawiedliwe, nazwijmy to tak humorystycznie, to wtedy się okazuje, że jest coraz mniejsze prawdopodobieństwo, że dzień będzie chłodniejszy niż średnia, coraz mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie taki no, przyjemny, normalny, co byśmy uznali za normę, a coraz większe prawdopodobieństwo, że będzie upalny. Czyli coraz więcej mamy takich dni, które się wyróżniają temperaturą. To oznacza, że mamy coraz częściej fale upałów i coraz dłuższe fale upałów. Na przykład w Polsce jest tak, że obecnie dni z temperaturą powyżej 30 stopni jest w ciągu roku kilkanaście. Tutaj po prawej stronie macie mapkę, która pokazuje właśnie liczbę dni z temperaturą powyżej 30 stopni w Polsce. To jest średnia dla lat 2010-2019. I wyobraźcie sobie, że no, dla was to prawdopodobnie jest zupełnie normalne, że jest lato, jest temperatura powyżej 30 stopni. Ale jak ja byłam mała, to jak ktoś mówił w prognozie telewizyjnej, że będzie temperatura powyżej 30 stopni, to myśmy się po prostu no, układali, żeby je w cieniu, bez ruchu, żeby ten dzień jakoś przeżyć. Wydawało się, że to będzie taki mały koniec świata, niesamowite, temperatura powyżej 30 stopni, co to jest? To się zdarzało raz na rok, może dwa razy. Jak widzicie tutaj dla danych z lat 51-80, no była to rzeczywiście nawet średnia kilka dni, tak? Nie, może nie raz w roku, tylko 3-4. Ale wciąż to było dużo, dużo rzadziej niż dzisiaj. Tak? To było kilka razy rzadziej niż dzisiaj. A za następne 20-30 lat możemy się spodziewać, że zamiast tych kilkunastu dni z temperaturą powyżej 30 stopni, to będzie już 30 parę dni, czyli cały miesiąc. Tak? Więc te fale upałów niestety są coraz dłuższe i coraz bardziej dotkliwe. Ale jeszcze jest tak niestety, że kiedy u nas przybywa tak trochę takich upalnych dni, to jeszcze nie jest taki koniec świata. Może nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni i to jest dla nas niebezpieczne, ale warto pamiętać, że są miejsca, w których to potrafi stanowić bardzo poważną różnicę, bo są miejsca, gdzie jakby już zanim mieliśmy ocieplenie klimatu, to już tam już były upały w takiej ilości i tak niebezpieczne, że mogły zagrażać ludziom, tak? A jeżeli pogarszamy tę sytuację, to bardzo szybko przenosimy się właśnie do stanu, w którym mamy poważne zagrożenie. Tutaj jest mapka, która właśnie pokazuje już mierzone temperatury mokrego termometru. To jest taki śmieszny wskaźnik. Jak jesteście zainteresowani, to możecie poszukać więcej na jego temat w internecie, co to jest temperatura wilgotnego czy mokrego termometru. Jeżeli ta temperatura, to jest taka temperatura, w której termometr udaje nas, którzy jesteśmy spoceni, bo my, żeby zachować stałą temperaturę ciała, pocimy się i wtedy woda paruje z naszej skóry i zabiera nam część ciepła. I dlatego my, jak chcemy sprawdzić, czy w jakimś warunkach możemy przeżyć i dobrze się utrzymać stałą temperaturę ciała, to właśnie bierzemy termometr, owijamy go mokrą szmatką i sprawdzamy, jaką on będzie miał temperaturę w takiej sytuacji, w której on jest taki spocony. Jeżeli ta temperatura jest powyżej 35 stopni, to jest za wysoka i zagraża nawet zdrowym, silnym, młodym osobom. A oczywiście, jeżeli ktoś jest starszy, słaby, osłabiony chorobą, to nawet nieco niższa temperatura niż mokrego termometru, niż 35 stopni, może mu zagrażać. I jak spojrzycie sobie tutaj na mapę świata, to już teraz jest tak, że są miejsca, w których temperatura zbliża się niebezpiecznie, temperatura mokrego termometru,
niebezpiecznie zbliża się do takich wartości, w których po prostu zagraża ludziom albo po prostu już jest zabójcza dla ludzi od czasu do czasu. No i to wystarcza oczywiście, żeby raz w roku było takie wydarzenie, żeby to było bardzo niebezpieczne dla całej populacji, tak? Bo jakby następnego razu już po prostu niektóre osoby nie dotrwają. I to jest właśnie, tutaj mamy takie regiony w pobliżu zwykle jakichś zbiorników wodnych, tam gdzie jest bardzo wilgotno i jednocześnie klimat taki upalny. To tam już teraz takie warunki są i takie warunki tam będą coraz częściej i będą coraz bardziej niebezpieczne. Oprócz temperatur, które się nam tak bardzo zmieniają, zmienia nam się też rytm występowania opadów i na przykład u nas obserwujemy coś takiego, znowu wyobraźmy sobie taki kapelusz pogodowy, tym razem w tym kapeluszu będziemy mieli losy, które mówią nam, że będzie sucho, że będzie umiarkowany deszczyk albo ulewa. I zwykle jest tak, w takiej sytuacji typowej, że mamy no, trochę dni suchych, trochę dni z takim umiarkowanym opadem i bardzo rzadko zdarzające się silne ulewy. I to, co zmiana klimatu, to to, że zabieramy tych normalnych dni z naszego kapelusza, a dorzucamy trochę losów mówiących o tym, że dzień będzie suchy i trochę o tych mówiących o tym, że będzie ulewa. Więc znowu, jak widzicie, zmieniają się warunki losowania, zmienia się teraz to, jaka jest pogoda, coraz częściej jest sucho, coraz częściej mamy duże ulewy, a takich dni z umiarkowanym opadem sprzyjającym budowaniu zasobów wody ubywa. To jest niestety uciążliwe, to nam utrudnia odbudowywanie zasobów wodnych, bo no, woda paruje jak nie pada, jak wody jest za dużo, to ona szybciutko spływa do kanalizacji, spływa do powierzchni ziemi, do rzek i do morza i to nam utrudnia odbudowywanie zasobów wodnych. I przypuszczam, że niektórzy z Was zauważyli to, że zmienia nam się cykl opadów, zmienia nam się właśnie liczba dni bez deszczu czy częstość występowania ulew, kiedy zajmowaliście się skutkami zmiany klimatu w Polsce. Takich skutków jest oczywiście dużo więcej. O niektórych pewnie rozmawialiście na lekcji, o niektórych może pisaliście w swoich tekstach. Oprócz coraz częstszych fal upałów, coraz silniejszych ulew i suszy, to są też coraz większe prędkości wiatru. Na wybrzeżu to jest wzrost poziomu morza, to, że morze coraz częściej sięga wyżej i wgryza się coraz bardziej w ląd, zabiera nam kolejne metry plaży. To może być także przemieszczanie się różnych roślin i zwierząt, to, że występuje u nas coraz więcej gatunków, takich, których przedtem u nas nie było, albo które były tylko w jakichś częściach kraju. To, że na przykład papuszki, które uciekają z hodowli, mogą coraz częściej przeżyć i z jednej strony są być może sympatycznym dodatkiem do naszego krajobrazu, kiedy patrzymy przez okno, ale na pewno też wpływają w różny sposób na to, jak działają nasze ekosystemy. I właśnie taka sympatyczna papuszka albo taki słoneczny dzień, to jest często coś, co nas bardzo jakoś tak cieszy i chętnie o tym piszemy albo mówimy w taki radosny sposób, że no, kolejny upalny dzień jest wspaniale. Często właśnie nie zwraca się uwagi, że te zjawiska mogą mieć też swoje negatywne strony i nie wiąże się ich z globalnym zjawiskiem zachodzącym obecnie, z globalną zmianą klimatu i z tym, że one mogą mieć także skutki takie negatywne. Zawsze, kiedy próbujemy o nich opowiadać, o takich zjawiskach, warto jest sprawdzić, czy zwrócić uwagę na to, jak one się wiążą z globalnymi trendami, podkreślić to, że właśnie to, że mamy kolejną falę upałów, kolejną na przykład w jakimś roku, to jest właśnie przykład tego, że zmiany, że fale upałów są coraz częstsze i coraz dłuższe i jest to efekt zmiany klimatu i może to mieć poważne konsekwencje i może to zjawisko będzie się nasilać. I podobnie oczywiście z takimi egzotycznymi, innymi ciekawymi zjawiskami. I to jest prezentacja, którą miałam dla Was przygotowaną i te narzędzia, które Wam chciałam pokazać, animacje. No i teraz czekam na pytania. Tak, to teraz będzie trochę przeskakiwał ekran użytkownikom, znaczy uczestnikom i uczestniczkom webinarium.
Pytań jest bardzo dużo. Obawiam się, że nie zdążymy odpowiedzieć na wszystkie. Chciałam też powiedzieć, że zmiana klimatu to jest bardzo złożone zjawisko i jest tutaj bardzo wiele pytań, na które być może doktor Kadać nie będzie znał odpowiedzi, ponieważ specjalizuje się w pewnej części zmiany klimatu, a niektóre pytania są bardzo dokładne. Ja wybrałam kilka takich pytań, które wydają mi się najistotniejsze, ale postaramy się odpowiedzieć na największą ilość. Więc tak, najpierw takie kilka pytań odnośnie przyszłości. Czyli tak, co pani sądzi o ociepleniu klimatu? Jak będzie wyglądało życie i Ziemia za 40 lat? Tak, zadam kilka pytań od razu, żebyśmy mogli tak może łatwiej odpowiedzieć. Czy istnieje jakiś sztuczny sposób stworzony przez człowieka, który mógłby pochłaniać dwutlenek węgla? I właśnie, czy tylko jedyną możliwością jest zmniejszenie emisji gazów, czy możemy właśnie wymyślić coś, co będziemy mogli nadal emitować tyle samo gazów cieplarnianych, ale będziemy też je w jakiś sposób pochłaniać? I czy widzi pani jakąś możliwość życia na innej planecie za 50 lat? No więc w tej perspektywie właśnie 30-40 lat, to na pewno wiemy, że fal upałów będziemy mieli coraz więcej, coraz częściej one będą występować i na przykład to, jak wygląda lato w Polsce, będzie coraz bardziej przypominać lato nad Morzem Śródziemnym, ale i tylko jeśli chodzi o temperatury i ilość opadów, bo niestety nie o inne elementy. Więc będziemy, na pewno zanotujemy już następne kilka centymetrów wzrostu poziomu morza albo nawet kilkanaście, czyli pytanie oczywiście, jaki to będzie miał efekt, no to zależy częściowo od tego, czy my w międzyczasie podwyższymy jakieś wały, tak, i różne umocnienia, które zapobiegają wdzieraniu się morza nad ląd, morza na ląd. Na pewno do tego czasu będzie się pogarszać sytuacja, jeśli chodzi o suszę. No, u nas będzie kontynuacja tego zjawiska polegającego na tym, że mamy długie okresy bez deszczu, a później silne ulewy, możliwe zniszczenia, ale susze występują też w wielu innych regionach świata, na przykład nad Morze Śródziemnym, na Bliskim Wschodzie. W wielu regionach, które już dotąd były bardzo suche, robi się coraz suszej i będzie się robiło coraz suszej. Będą regiony, w których będą niestety coraz trudniejsza będzie uprawa roślin, będzie ryzyko głodu, ludzie będą musieli się stamtąd przeprowadzać, tak żeby znaleźć miejsca, gdzie jest praca, gdzie jest jedzenie, gdzie mogą żyć bezpiecznie. Więc na pewno będziemy mieli takie właśnie trendy związane z temperaturami, z suszami, z migracją ludzi, czyli ich przenoszeniem się w inne regiony. Niestety też w wielu miejscach będziemy narażeni na różne takie gwałtowne zjawiska. W naszej sytuacji to są po prostu bardzo duże prędkości wiatru, gdzie indziej to są wręcz coraz silniejsze huragany, czyli takie wielkie gwałtowne zjawiska, które przychodzą co jakiś czas i przynoszą nie tylko silne wiatry, ale też bardzo silne opady, a czasami też, jeżeli jesteśmy na wybrzeżu, też właśnie wdzieranie się morza na ląd. Więc znowu będziemy mieli obszary, które będzie się coraz trudniej trzymać, coraz trudniej tam wytrzymać. Ale oczywiście, jeżeli mowa o prędkościach wiatru na przykład, no to jest coś, co po prostu możemy uwzględnić, tak? Możemy budować lepsze budynki, silniejsze, stawiać słupy na przykład energetyczne, które wytrzymają te większe prędkości wiatru. Więc tutaj jest tak, że przyroda będzie nam utrudniać, ale my mamy jakieś też szanse na to, żeby się do tego przystosowywać. Do mnie z tymi suszami, to znaczy będzie nam coraz trudniej zbierać wodę, ale możemy jednak zrobić różne rzeczy, tak żeby gromadzić wodę, tak żeby ona nam nie uciekała, nie przeciekała nam przez palce, nie przeciekała nam do kanałów, tylko żeby pozostawała w glebie, żebyśmy ją trzymali w różnych stawach, w mokradłach, w takich różnych zbiornikach i tak, żeby ona nam nie uciekała, kiedy spada i żebyśmy mogli ją później wykorzystywać. Więc mamy tutaj przyroda niestety zaburzona przez nas, czyli przez zmianę klimatu będzie nam trochę utrudniać życie, ale będziemy mogli próbować się do tego częściowo przystosowywać. Jeśli chodzi o wychwyt dwutlenku węgla, to owszem, są takie metody. One są w tej chwili dopiero opracowywane i w większości są tak za mało wydajne, wymagają dużo energii albo wymagają bardzo specyficznych warunków.
I niestety, jak się patrzy realistycznie na to, że na jakieś próby zatrzymania zmiany klimatu, to jest tak, że my przede wszystkim musimy przestać dodawać dwutlenek węgla do atmosfery. Jak to zrobimy, to jeszcze wyciągnąć trochę dwutlenku węgla z atmosfery. Więc te metody usuwania dwutlenku węgla z atmosfery przez właśnie na przykład wietrzenie skał sztucznie pobudzane, przez jakieś filtry, przez jakieś sztuczne drzewa, przez specjalne sadzenie roślin, tak żeby one wyciągały dwutlenek węgla z atmosfery, a my potem byśmy je na przykład zużywali do produkcji energii, ale wychwytywali dwutlenek węgla już na etapie tutaj komina, jakoś go wiązali, chowali w jakimś podziemnym rezerwuarze. To są metody, które są opracowywane, obmyślane i będziemy musieli je zastosować, ale one będą tylko stanowić pomoc dla nas. To znaczy warunkiem takim wyjściowym, koniecznym jest to, żebyśmy przestali emitować dwutlenek węgla do atmosfery, bo my musimy to całkowicie zatrzymać i jeszcze wyciągnąć trochę. Jakby nie mamy szans na to, żeby te metody usuwania dwutlenku węgla zrównoważyły nasze emisje aktualne. Więc przede wszystkim niestety zejście z emisjami do zera. A życie na innej planecie? No wiecie, ja lubię filmy science fiction, więc oczywiście nie sobie powyobrażam. Mamy różne próby, różne projekty. Na pewno kiedyś do tego dojdzie, ale cóż, na razie mamy tutaj taką planetę, do której wszyscy jesteśmy dosyć przywiązani. Pewnie jest mało prawdopodobne, żebyśmy się w ciągu najbliższych 10 lat wszyscy z niej mogli wyprowadzić, więc póki co to chyba warto tutaj trochę dopilnować, żeby ona się jeszcze do czegoś nadawała przez najbliższe kilkaset lat. No, dziękuję bardzo za tą odpowiedź. Kolejne pytanie odnośnie energii. Który rodzaj z energii odnawialnej jest najlepszy? Czy udałoby nam się korzystać tylko i wyłącznie z energii odnawialnej? I czy właśnie zamiast energii odnawialnej postawić na atom? Czy to atom w tym momencie byłby najbardziej ekologicznym sposobem uzyskiwania energii? Tutaj raczej nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, które źródło energii jest najlepsze, dlatego że wszystko zależy od tego, gdzie się znajdujemy, jak wygląda nasz krajobraz, na co sobie możemy pozwolić. Każde źródło energii ma swoje wady i swoje zalety. Trzeba się liczyć z tym, że jak wybudujemy dużą farmę słoneczną, to ona jednak zajmie nam jakiś teren, na którym być może coś przedtem rosło, co teraz nie będzie otrzymywało takiej samej ilości energii słonecznej, bo baterie słoneczne będą po prostu rzucać cień, tak? Jeżeli postawimy gdzieś wielką elektrownię wodną, to trzeba się liczyć z tym, że powstanie na przykład wielki zbiornik, w którym zaleje jakiś teren, w którym będzie ryzyko, że on puści, w którym będą pracowały też bakterie, będą mogły być emisje metanu. Jak postawimy wiatraki, to one też mogą mieszać powietrze, powodować różne efekty. Wielka elektrownia jądrowa to z kolei jest po prostu też wielki budynek betonowy, też zaburza jakby swoje środowisko, otoczenie. Tak? Więc każda elektrownia powoduje zmiany w środowisku. To jest nieuniknione. Teraz trzeba się starać tak pracować, tak kombinować, żeby stawiać takie elektrownie w poszczególnych miejscach, jakie tam mają największy sens, czyli tam, gdzie jest dużo słońca, stawiamy na słońce, tam, gdzie wieje silny wiatr, a niczemu to nie przeszkadza, stawiamy elektrownie wiatrowe, tam, gdzie jakby są sprzyjający krajobraz do tego, żeby bez nadmiernego ryzyka postawić elektrownię wodną, to tam stawiamy elektrownię wodną, a tam, gdzie mamy bezpieczny rejon tektonicznie i takie możliwości, możemy postawić elektrownię jądrową. Tak? Wydaje się, że najrozsądniejsze jest po prostu łączenie tych wszystkich opcji, bo każda z tych opcji ma swoje wady, ma swoje zalety, w niektórych sytuacjach będzie bardzo korzystna, w innych będzie trochę trudniejsza do pełnego wykorzystania. Więc absolutnie wszystkie te rozwiązania mają swoje miejsce w przyszłości i mogą nam pomóc w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery. To teraz takie lekko prywatne pytanie. Mianowicie, co Panią zachęciło, zaintrygowało do ochrony klimatu i Ziemi? Ja przede wszystkim zajmuję się
może nie tyle samą ochroną, co tłumaczeniem ludziom różnych zjawisk. Po prostu sprawia mi to przyjemność, zastanawianie się, jak najlepiej coś pokazać, jak najlepiej coś wytłumaczyć, a to, co mnie, to na czym się znam, te zjawiska, na których się znam, to są zjawiska zachodzące w atmosferze, zachodzące na naszej planecie, dlatego że studiowałam fizykę atmosfery. A studiowałam fizykę atmosfery dlatego, że jeszcze chodząc do szkoły brałam udział w olimpiadzie geograficznej, która właśnie była poświęcona tematowi pogody i klimatu. I to wydało mi się bardzo interesujące, jak to się wszystko dzieje, jak to się dzieje, że powstają chmury, jak działają fronty, co się dzieje, kiedy różne masy powietrza się zderzają, jak powstaje deszcz. Myślę, że to są bardzo ciekawe zagadnienia i właśnie na fizyce można się dowiedzieć, jak to wszystko działa, no a na fizyce atmosfery już tak konkretniej właśnie o tych zjawiskach atmosferycznych. No i tutaj połączenie takich dwóch elementów tego, że naprawdę uznaję zjawiska atmosferyczne za bardzo interesujące i to, że podoba mi się taka praca polegająca na wyjaśnianiu ludziom różnych zjawisk, to spowodowały, że zajmuję się teraz opowiadaniem Wam o klimacie. Dobrze, to wracając do zmiany klimatu, zadam pytanie, co możemy zrobić, by najefektywniej ograniczyć emisję dwutlenku węgla i metanu? No oczywiście tutaj jest bardzo, tak naprawdę te emisje pochodzą z bardzo wielu procesów, nad którymi mamy kontrolę. Tutaj największy, jeśli chodzi o dwutlenek węgla, to przede wszystkim trzeba przyjrzeć się temu, jak produkujemy energię i ciepło i po prostu gdzie robimy coś takiego, że spalamy paliwa kopalne, tak? To się dzieje oczywiście w elektrowniach, to się dzieje też w pojazdach, to się może dziać w niektórych zakładach przemysłowych, więc tutaj trzeba wprowadzić takie zmiany, takie mega, tak? W tych dużych producentów, tego jak się produkuje właśnie energię na przykład, albo ciepło w domach. To są takie miejsca. Jeśli chodzi o metan, to należy się bardzo przyjrzeć właśnie też wydobyciu paliw kopalnych, bo tutaj jest, o tym się czasami tak, nad tym się czasami przemykamy, bo wszyscy często słyszymy o tym, że są duże emisje metanu z rolnictwa i są, jak najbardziej. Hodowla zwierząt to jest duże źródło emisji metanu. Ja wspominałam o tym, że w ich przewodach pokarmowych zachodzi produkcja metanu, że z nawozu w naturalny sposób też powstaje metan. Natomiast mniej więcej zbliżone emisje pochodzą też z wydobycia paliw kopalnych. Więc mamy tutaj coś takiego, że jakbyśmy przestali używać paliw kopalnych w takiej ilości jak teraz, to byśmy zmniejszyli i emisję dwutlenku węgla, i emisję metanu. Więc to by było takie fajne rozwiązanie. Dwa za jednym zamachem, dwie rzeczy za jednym zamachem, ale oczywiście też zmniejszenie, ograniczenie hodowli zwierząt tutaj by nam bardzo pomogło. No i też przyjrzenie się właśnie temu, gdzie jeszcze zużywamy paliwa kopalne, czyli na przykład transport. Ale też w niektórych takich procesach przemysłowych należałoby wprowadzić różne nowe rozwiązania. Na przykład pracuje się nad nowymi metodami produkcji stali, tak żeby to nie wymagało dużych emisji dwutlenku węgla. Można też opracowywać nowe materiały budowlane, na przykład, bo produkcja cementu to też są duże emisje dwutlenku węgla. Więc niestety tych miejsc, w których, albo na szczęście, bo niestety mamy bardzo dużo źródeł dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, ale to oznacza również, że w każdej branży niemal możemy coś poprawić, tak? Więc z jednej strony wszyscy musimy coś poprawić, ale możemy nad tym pracować razem i każdy może swoją cegiełkę tutaj dołożyć. To jeszcze kilka, proszę sobie zadać jeszcze cztery pytania. Po pierwsze, czy jest możliwość, żeby zabrakło wody i również wody pitnej na ziemi. Jak ta sytuacja wygląda w Polsce? Nie wiem, czy Pani może na takie pytanie odpowiedzieć, bo wiem, że to nie jest też specjalizacja Pani. To może bardzo ogólnie. To jest tak, że wody na ziemi właściwie nie ubywa. Można w przybliżeniu powiedzieć, że wody jest mniej więcej cały czas tyle samo. Tylko problem z tym, gdzie ta woda jest i czy ona się nadaje właśnie do picia, tak? Bo mnie interesuje przede wszystkim woda, która jest słodka, to znaczy nie jest słona, i woda, która jest odpowiednio czysta.
i jest w odpowiedniej ilości tam, gdzie my mieszkamy i tam, gdzie my mamy nasze pola uprawne. I tu się pojawia rzeczywiście problem, bo zmiana klimatu sprzyja występowaniu susz, a też wiele naszych różnych decyzji, tego jak zbudowaliśmy sobie nasze otoczenie, też sprzyja temu, że woda, która nawet spada nam z nieba, jest szybko tracona, gdzieś nam ucieka. Ucieka nam do kanalizacji, do rzek, do morza i w morzu miesza się z wodą słoną i nagle przestaje być już dla nas użyteczna, bo my lubimy i my potrzebujemy wody słodkiej do picia i nasze rośliny też potrzebują słodkiej wody do nawadniania, do podlewania, do picia. Możemy to również tak nazwać. Więc jeżeli nie będziemy uważać na to, jak będziemy gospodarować wodą, to może się zdarzyć, że w wielu miejscach takiej wody rzeczywiście w praktyce nie będzie, jeżeli ona będzie marnowana, jeżeli ona będziemy ją właśnie wypuszczać z rąk, będziemy pozwalać na to, że kiedy spada nam z nieba, to potem nam gdzieś ucieka i znika, zamiast przytrzymać ją, przypilnować, żeby z nami została na dłużej, żeby ją zebrać gdzieś w jakichś naturalnych zbiornikach, czy w zbudowanych, czy w glebie po prostu, na terenach pogmokłych. Jeżeli nie będziemy tego pilnować, to wody może w wielu częściach świata rzeczywiście w praktyce brakować. I to prawda, że pochyła lodowa ogólnie na Ziemi, czyli chodzi o lodowce zarówno te na Antarktyce, Arktyce, jak i lodowce górskie, pozbawione zostały połowy swojej objętości w ciągu 150 lat. Nie, przepraszam. W ciągu ostatnich 150 lat straciły więcej objętości niż wcześniej przez kilka tysiącleci. To trudno mi się do tych konkretnych liczb odnieść, bo nie wiem, jakie tysiąclecia chodzi. Natomiast na pewno jest tak, że topnienie lodowców i lądolodów przyspiesza i rzeczywiście teraz mamy do czynienia z tym, że lodowców i lądolodów ubywa, one szybko tracą swoją masę i ich znikanie jest bardzo szybkie, przyczynia się też do wzrostu poziomu morza. I tutaj szczegółowych danych myślę, że można szukać na przykład w takich miejscach jak blog popularnonaukowy Glacjoblogia, który jest prowadzony przez glacjologa Jakuba Małeckiego i który właśnie w sprawach związanych z kriosferą, lodowcami i lądolodami jest najlepszym tutaj kontaktem, bo zawsze też chętnie odpowiada na pytania. Super, to podeślemy na pewno link do tego bloga uczestnikom. Tutaj takie pytanie też padło na temat kalkulatorów online emisji CO2, ponieważ są takie kalkulatory, które obliczają właśnie indywidualną emisję i czy zna Pani takie, które są lepsze i czy w ogóle one mają, czy one są, biorąc pod uwagę całą tą złożoność naszych emisji, czy one są w jakiś sposób akuratne? Ja nie wiem, jestem pewna, czy byliśmy połączeni. Ja z chwilą nie słyszałam, ale było pytanie o kalkulatory śladu węglowego. Tak, pytanie usłyszałam. To rozliczanie śladu węglowego produktów to jest bardzo i w ogóle naszych jakichś życia, wszystkiego, co robimy, to jest oczywiście złożona kwestia, bo tutaj mamy dużo założeń, bo musimy założyć, skąd pochodzi prąd, na przykład, który był zużyty na to, żeby wyprodukować fizyczny kalkulator, taką rzecz, którą mamy w szufladzie, tak? I skąd były do tego wzięte materiały i tak dalej. Więc to jest oczywiście trudna sprawa, ale to się robi. Ja mogę polecić kalkulator znajdujący się na stronie Ziemia na rozdrożu, który jest dosyć taki szeroki. Tam jest bardzo dużo czynników.
uwzględnionych, zarówno jakieś podróże, zużycie wody w domu, to w jakim domu w ogóle mieszkamy, to jak często kupujemy ubrania i tak dalej, i tak dalej. I można tutaj jakąś taką orientację zdobyć. Oczywiście nie należy zakładać, że to będzie takie w 100% dokładne, bo tutaj jest bardzo dużo założeń, na przykład no, ubrania, których używamy, wciąż mogą być produkowane w bardzo różny sposób. Natomiast jeżeli będziemy tam, pobawimy się troszeczkę, pozmieniamy różne opcje, zobaczymy, co się dzieje, kiedy zrezygnujemy z lotu samolotem na wakacje, to możemy przynajmniej zyskać taką orientację i jakieś wskazówki na temat tego, które z naszych działań, w jaki sposób mogą wpływać na klimat. Dobrze, to jeszcze zadam dwa pytania. Pierwsze to jest o wpływ dziury ozonowej na zmianę klimatu. Ja się na tym nie znam, natomiast było pytanie o odnośnie dziury ozonowej. Tak, co będzie, jeżeli będzie rosło? Dobrze, więc dziura ozonowa to jest zjawisko w dużej mierze niezależne od zmiany klimatu. Ona, jak zaczniemy rozbierać na czynniki pierwsze i szukać, jak to, że troszeczkę przecieniła się warstwa ozonowa, wpłynie na strumienie energii wchodzące, czy przechodzące przez atmosferę od Słońca do Ziemi, od Ziemi do Słońca, to znajdziemy, że no jest tam jakiś wpływ, bo wszystko, co się dzieje na Ziemi, w jakiś sposób na siebie wpływa. Natomiast ten wpływ jest niewielki i można tak dla uproszczenia, jakby podchodząc, nie doszukując się właśnie takich drobnych powiązań, można stwierdzić, że problem dziury ozonowej jest po prostu oddzielną kwestią. Dziura ozonowa powstała tak pod koniec lat 70., w latach 80. w związku z tym, że emitowaliśmy freony. Freony to są związki, które jednocześnie niszczą ozon i są silnymi gazami cieplarnianymi. I ponieważ zauważyliśmy w porę, że tego ozonu ubywa, że one niszczą ozon, to bardzo szybko wprowadzono rozwiązania prawne, które zakazują, ograniczają, wycofują te związki niszczące ozon z produkcji i użycia. I w związku z tym mamy coraz mniejsze koncentracje freonów w atmosferze, dziura ozonowa nam zarasta i nie wiąże się to w specjalnie istotny sposób ze zmianą klimatu. Raczej możemy się zastanawiać na przykład, czy zmiana klimatu albo jej ograniczenie utrudni albo ułatwi zarastanie dziury ozonowej. Więc tak, a na szczęście to jest taki fajny przykład, może jeszcze powiem, że sytuacji, w której ludzkość zauważyła jakiś problem, posłuchała, co trzeba zrobić, żeby go ograniczyć, i wprowadziła rozwiązania, i dzięki temu dzisiaj problem dziury ozonowej zanika. Dziękuję. To ostatnie pytanie odnośnie petycji. Czy podpisywanie petycji takich online'owych ma sens? Tutaj się pojawiło pytanie odnośnie petycji chroniących Arktykę, ale myślę, że ogólnie takie pytanie, czy petycje online mają sens i takie nasze działania. Właśnie. Na pewno jest tak, że działając w pojedynkę nie załatwimy za wiele na tym świecie, bo zmiany, które musimy wprowadzić, żeby zatrzymać zmianę klimatu albo uchronić różne części świata przed właśnie jej skutkami, no wymagają takich wielkich działań, tak? Decyzji na wysokim szczeblu. Więc to, że my na przykład zakręcimy wodę, myjąc zęby, niestety na to nie wpłynie. Chociaż oczywiście jest wartym, prawda, zrobienia rzeczą. Dlatego jest sens włączania się, jeżeli chcemy uzyskać jakiś efekt, jakiś wpływ na to, co się dzieje na Ziemi, to warto jest włączać się w różne akcje takie bardziej masowe, w których ludzie głośno wypowiadają swoją opinię i mówią decydentom na różnym piętrze krajowym czy międzynarodowym, czego oczekują, jeżeli chcemy, żeby klimat był chroniony, jeżeli chcemy, żeby jakieś części Arktyki były chronione, czy cała Arktyka, to musimy w jakiś sposób to zasygnalizować. Nie wiem, czy akurat petycja online, pewnie są różne petycje, różne organizacje, różne rzeczy później z tą petycją
się dzieją, tak? Czy czasami niektóre mogą mieć większy sens, jeżeli jest na przykład jakaś, przygotowujemy się na jakimś gremium międzynarodowym do podjęcia jakiejś ważnej decyzji, to wtedy jest sens w tej kwestii zajmować stanowisko, głośno mówić, tak żeby do osób podejmujących decyzje gdzieś tam na wysokim piętrze dotarło, że tutaj osoby, które gdzieś głosują na kogoś, chciałyby tego, a tamtego, więc na pewno warto zawierać głos w ogólności. W takim razie dziękuję. Mamy jeszcze kilka pytań, ale to już zostawię na odpowiedź po prostu w materiale po webinarium. Wyślemy taki materiał do nauczycieli, nauczycielek, grup, które biorą u nas udział w programie. Ja chciałam bardzo podziękować dr Kardaś i chciałam jeszcze dodać, że bardzo dużo pytań dotyczyło wpływu poszczególnych państw na klimat, czyli które państwo ma największy wpływ, ale tak jak tutaj dr Kardaś nam pokazała taki atlas ciekawy, to jego podeślę również nauczycielom, nauczycielkom, aby każda osoba mogła sobie zajrzeć, jaki państwo ma, jakie ma emisje ogólne i też właśnie na osobę, co też jest istotne. Tymczasem będziemy już kończyć. A właśnie, już został podesłany, ale jeszcze też weźmy taki materiał zbiórczy, żeby wszystko było w jednym miejscu. I tak, to ja w takim razie dziękuję dr Kardaś za bardzo miłe i fajne webinarium, które dużo rzeczy na pewno wyjaśniło. Jeżeli ktoś jeszcze będzie miał jakieś pytania, to można zawsze do mnie pisać na maila. Tak, no dziękuję. Również dziękuję. I do zobaczenia wszystkim i kończymy w tym momencie.